Hej, witam Was w kolejnym vlogu na temat strategii przetrwania w budownictwie przy pomocy Lean oraz BIM. Dzisiaj będziemy mówić o dostarczeniu docelowej wartości. Jest to oprócz Last Planner System najsilniejsza metoda dostarczenia, zbudowania obiektu inwestycyjnego w określonym koszcie i w określonym terminie, również przy założeniu określonej wartości dla zamawiającego. Ponieważ jest to pierwszy vlog w tym roku, ja co prawda składałem Wam życzenia świąteczne i noworoczne w poprzednim vlogu, ale jeszcze raz wszystkiego dobrego. Życzę Wam zdrowia, życzę Wam, żeby ten rok był wiele lepszy, lepszy niż ten, co był dwa lata temu. Na ogół mamy takie postanowienia noworoczne. Ja postaram się ze swojej strony, ponieważ ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że nie było mnie kilkadziesiąt lat w Polsce. W związku z tym będę się starał jednak, żeby te sformułowania wszystkie przychodziły mi szybciej, żeby to było bardziej gładkie niż... widziałem, że tam w niektórych vlogach nie było to najlepiej. W każdym razie obiecuję tutaj poprawę. Dobrze, więc zaczynamy dzisiejsze. Jeszcze tylko krótko, jest to podróż przygodowa, w związku z tym proszę o oglądanie od pierwszego odcinka chronologicznie, a co do reguł domowych, to znacie je z poprzednich vlogów. Dostarczenie docelowej wartości. Co to w ogóle jest? Jak to możemy, jak to się w ogóle kształtowało? Bo to nie jest oczywiste, od jakiegoś czasu to funkcjonuje na rynku. Natomiast nie jest to aż takie stare. Tak zwane target value, czyli docelowa wartość. Jaka jest taki rys historyczny, krótki? Po raz pierwszy to się pojawiło jako tak zwany target cost, czyli koszt docelowy w systemie Toyoty, Toyota Production System. Nazywano to tam wtedy, jak widzimy tutaj, Genka Kikaku. Później dla budownictwa przeniesiono to pod koniec zeszłego wieku, przeniesiono to i nazwano to Target Costing and Construction. I to jest na zasadzie, to było skoncentrowane na koszcie. Pierwszym takim przykładem był taki budynek koledżu St. Olaf w Stanach Zjednoczonych. To było pod koniec, było w latach 99-2000. Później to rozszerzono, dwóch specjalistów, McComber i Barberio, zaproponowali coś takiego, co się nazywa Target Value Design, czyli zbudowanie w docelowej, projekt właściwie w docelowej wartości dla budownictwa z naciskiem nadal na koszt. Natomiast jakieś 10 lat temu znany nam już Glenn Ballard zaproponował rozszerzenie tego sformułowania z design, bo design właściwie był taki skoncentrowany na projekcie, żeby to rozszerzyć na cały zakres inwestycji budowlanej, czyli target value delivery, czyli dostarczenie, w tym się mieści również i zaprojektowanie, dostarczenie docelowej wartości. To z kolei ma szerszy zakres, szerszy sens. To się nazywa, w całości się nazywa DFX, czyli Design for X. X jest tutaj zmienną. To jest skrót właściwie od Design for Excellence. I ta zmienna, ona ma wiele znaczeń. Ona może być, może to być dostarczenie design, czyli projekt dla fabrykacji, dla zmiennej, dla zmienności, dla montażu, dla kosztu. Wymaga to wizualizacji procesu, także projekt docelowy status tego projektu ma wiele różnych znaczeń, które w sumie pozbierane do kupy tworzą właśnie takie coś jak Target Value Delivery.
Target Value Delivery to jest w skrócie projekt plus produkcja tego, co mamy w inwestycji budowlanej. Target Value Delivery składa się z takich czterech części. Pierwsza część to jest przede wszystkim planowanie biznesu, a więc mamy tutaj Return on Investment, czyli docelowa wartość, którą możemy uzyskać z inwestycji. I elementy tego planowania, to tutaj jest kilka takich rzeczy, o których już pamiętamy, między innymi właśnie jest to nasze firmowe dlaczego. Przede wszystkim wychodzimy właśnie od wartości firmy, czyli to, co nam zaproponowali panowie Senge i Sinek. Potem mamy strategiczny plan organizacyjny, co istnieje już w normach ISO 19650, czyli wymagania organizacyjne, Organizational Information Requirements, OIR. Potem mamy analizę zapotrzebowań rynkowych, definicja planowanego zasobu inwestycyjnego. Tutaj możemy się posłużyć omawianą już poprzednio matrycą POP albo diagramem Kano, czyli tego, które wartości są minimalne, które wartości są takim dodatkową wisienką na torcie. Również mamy definicję ram finansowych inwestycji, czyli koszt docelowy, który rozwiniemy dzisiaj jeszcze szerzej. I mamy również takie opracowania, to już znane są z rynku, czyli due diligence. Mamy również listę ryzyk i inne również czynniki. I takim kluczowym pytaniem jest, czy możemy zbudować obiekt taki za cenę taką z użytkowaniem od daty Z. Czyli na przykład, załóżmy, ojciec dyrektor może zapytać, czy mogę powiększyć dwukrotnie liczbę wiernych X w katedrze Y za cenę Z milionów. No taki suchar. Teraz mamy koszty inwestycji. Jak to się kształtuje? A więc przede wszystkim jest tutaj ten cały proces dostarczenia zasobu, stworzenie i dostarczenie, czyli projekt i wykonawstwo. I to są koszty wszystkie, które tutaj ich prawie nikt nie widzimy, dlatego że to się łączy wszystko z wynikiem gospodarczym. Jeżeli teraz byśmy z tego wycięli tylko ten fragment stworzenia i dostarczenia zasobu, to jest w dobrze prowadzonym biznesie jest to poniżej 1%, co my tutaj, oczywiście to jest rozciągnięte na ileś tam lat, powiedzmy 40 lat. I ta wartość jest minimalna. Jeżeli teraz ją rozpatrzymy samodzielnie, czyli mamy koszty projektu i zarządzania, to jest wartość amerykańska, także te 3%, w Polsce tego nie osiągamy. Koszty finansowania inwestycji, jeżeli to jest jakieś odrębne zewnętrzne finansowanie, łączne koszty budowy oraz koszty eksploatacji. Czyli to są te z tego 1% całego 40-letniego biznesu, to mamy tutaj jeszcze wyszczególnione, jeszcze mniejsze części. I teraz jakbyśmy to rozpisali, samo to dostarczenie, bez kosztów biznesowych, bez prowadzenia biznesu, tylko samo zarządzanie tym obiektem, zasobem naszym inwestycyjnym. Załóżmy, że jest to tak powiedzmy na 50-100 lat. Mamy tutaj diagram, który przygotował pan o nazwisku Smith. I on wyszczególnił takie trzy takie charakterystyki. Pierwsza to jest tradycyjne budownictwo i później od przypadku do przypadku jakieś tam kontrole w czasie prowadzenia biznesu, jakieś naprawy dorywcze i tak dalej. Także to są koszty, które z czasem rosną. Jeżeli teraz te zarządzanie tym zasobem jest prowadzone bardzo sumiennie, są te wszystkie naprawy gwarancyjne, terminy przeglądów są dotrzymywane, to wtedy te koszty trochę maleją. Natomiast jeżeli w procesie dostarczenia zasobu i zaprojektowania i dostarczenia zasobu, czyli to są te pierwsze pionowe, fioletowe kolumny,
Jeżeli zrobimy trochę więcej nakładu, na przykład na Lean i BIM, to wtedy te koszty nam jeszcze bardziej spadają, dlatego że to, o czym dzisiaj powiemy, czyli Target Value Delivery, to jest projektowaniem nie tylko zasobu, żeby on powstał, ale również jego funkcjonowania na czas eksploatacji. To wtedy te koszty są, mogą być tak znacznie zredukowane. Także to jest taki schematyczny diagram tego, w jaki sposób to może funkcjonować. No i, ale z niego wynika to, że na przykład oszczędzanie na kosztach projektu, czyli dostarczeniu tego zasobu, no to jest jedno z głupszych rzeczy, jakie może zrobić zamawiający, bo to rzutuje na kilkadziesiąt lat później użerania się z tym obiektem. W ankiecie, w raporcie z roku 2004 udowodniono, że więcej niż 50% wysiłków budowlanych, które są dokonywane w celu dostarczenia zasobu zamawiającemu, to jest praca, która nie przynosi wartości. No zresztą to wiemy i z poprzednich vlogów, i zresztą wiemy z praktyki. Także cały ten cykl, który tutaj staram się Wam przedstawić, to jest wszystko to, co możemy zrobić, żeby temu zapobiec, a więc żeby ta praca, która nie przynosi wartości, była zredukowana jak najbardziej. W 2013 roku Brytyjczycy napisali dla siebie taką strategię. To było takie konsorcjum, partnerstwo publiczno-prywatne. Zrobili taki raport, w którym zakładali, że w 2025 roku zmniejszą koszty o 1/3, zmniejszą termin wykonania i termin dostarczenia zasobu inwestycyjnego o 50%, o 50% zmniejszą emisję, szkodliwe emisje oraz poprawią o 50% eksporty inwestycyjne. Oczywiście tego się nie udało zrobić i to udowadniają jeszcze w takim opracowaniu panowie Amstott i Fauchier, to są specjaliści od Lean Construction, udowadniają, że tego się bez wprowadzenia kompletnego Lean Construction, bez wprowadzenia relacyjnych stosunków oraz odejście od antagonistycznych postaw i również stworzenie pewnych ram motywacyjnych, do tego się po prostu nie da osiągnąć. To było założenie, które było nierealne. Jeśli chodzi o zasady Lean, przypominamy wszystko to, co zresztą było w poprzednich vlogach, a więc szacunek dla ludzi, zogniskowanie na wartości definiowanej przez klienta, dostarczenie wartości, eliminacja strat, ciągłe doskonalenie procesów, nauka z niepowodzeń, czyli mamy tutaj Continuous Improvement, mamy Kaizen nasz i wszystkie pętle PDCA i również zmiana myślenia i zachowania przy wsparciu działań Lean dla optymalizacji całości. Przede wszystkim optymalizujemy całość, a nie poszczególne kroki procesu, czyli myślenie systemowe. Po drugie, druga część tego Target Value Delivery to jest walidacja. A więc przede wszystkim musimy się przekonać, że wszyscy rozumieją, o co chodzi tutaj. Co my robimy, jaki jest nasz business case, czy projekt jest realny, jak się kształtuje definicja wartości klienta, czyli wszystkie te założenia, które klient sobie założył, który sobie sformułował, a które my jeszcze jesteśmy w stanie poprawić. No i oczywiście znane te wszystkie działania menedżerskie, czyli benchmarking, badanie warunków, warunki techniczne, lokalne, również wszystkie uwarunkowania urzędowe. Później tworzymy pewną taką konceptualizację i programowanie finansowe na jej bazie.
jest taki tutaj przykładowy diagram tak zwanych conditions of satisfaction, czyli miarę zadowolenia wymagań klienta. To powstało dla, taki przykład dla pewnego projektu na Uniwersytecie w Pensylwanii. A więc mamy tutaj kilka kryteriów. Te kryteria możemy sobie, zresztą to robi zamawiający, ale możemy te kryteria mu przygotować, na przykład doskonałość, zaawansowanie i postęp, zaangażowanie, sąsiedztwo i zrównoważony rozwój. Także tutaj są przyjęte takie 5 kryteriów, ale możemy te kryteria dobrać no, na dobrą sprawę do każdego projektu indywidualnie. Jeszcze raz wrócimy teraz do tego naszego, tej naszej propozycji, takiej, która byłaby początkiem walidacji w procesie Target Value Delivery. To jest koszt naszego schematycznego modelu w zaproponowanej przez nas fazie makro BIM. I to jest, kalkulacja będzie, w tej chwili jest to możliwe na bazie różnych schematów, no, różnych katalogów wartości kosztorysowej inwestycji, ale z czasem będzie do tego zastosowana sztuczna inteligencja i te kalkulacje, już te polskie inicjatywy już trwają, także są rozwijane. Także jak mówi znane polskie przysłowie, każdy kij kołem się toczy. A więc jest to ta część, która zakłada przygotowanie schematycznego modelu plus pierwsza propozycja kosztu docelowego. Koszt docelowy, mam taki fajny diagram, który przygotowali Finowie, grupa Hatela, to jest sprzed kilku lat, a więc oni to tak dość obrazowo przedstawili, w jaki sposób kształtują się rozwiązania projektowe, więc mamy przede wszystkim takie dwa wymiary, czyli jakość i cena. I tutaj pojawia się taki zestaw rozwiązań. Jedne są lepsze, drugie są gorsze, jedne są tańsze, drugie są droższe. I to jest zestaw możliwych rozwiązań dla każdego z projektów. Na to nakładamy dwa kryteria. Pierwsze kryterium to jest najniżej akceptowalne rozwiązanie projektowe, czyli jakość tego rozwiązania i również maksymalny koszt docelowy, który wynika właśnie z analiz tego naszego modelu z makro BIM. I spośród możliwych rozwiązań, akceptowalnych rozwiązań projektowych, czyli to jest ten ciemny kształt, ustawiamy cel ekonomiczny, następnie monitorujemy i mierzymy jego realizację i najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie dopuścić do przekroczenia tego kosztu docelowego. Czyli to, co mówiłem, wszystkie propozycje, które są przedstawiane w makro BIM, one muszą być przedstawione przy pomocy kwalifikowanej propozycji, przy pomocy kwalifikowanej pracy, dlatego że zespół wykonawczo, projektowo-wykonawczy odpowiada za dotrzymanie tego kosztu docelowego. I dlatego też również zaproponowane było zwrócenie części kosztów opracowania tej propozycji, czyli modelu koncepcyjnego plus jego koszt, schematyczny koszt, po to, żeby te propozycje były raz wypracowane, a dwa, żeby zespół wziął za nie odpowiedzialność. Taki koszt docelowy, on się składa z cały nakład inwestorski składa się z kosztu docelowego, który może zawierać jakieś zobowiązania finansowe, ale nie musi. Jest to bezpośredni koszt stworzenia zasobu, plus na to jest nałożona taka poduszka motywacyjna. Na ogół jest to, to już zresztą mówiliśmy w poprzednich vlogach, od 2 do 10% w zależności od wielkości inwestycji i ta poduszka jest do podziału. Schematyczne propozycje i schematyczne scenariusze dla takiego kosztu docelowego, w ogóle dla każdej inwestycji, to są takie, że albo
Inwestycja jest zrobiona w koszty docelowym i ta poduszka idzie w całości do podziału. Podział jest taki, że inwestor, czyli zamawiający, dostaje jakieś 50%, reszta jest dzielona między głównych uczestników procesu, czyli grupę decyzyjną, albo koszty rzeczywiste bezpośrednio są wyższe niż koszt docelowy, co oczywiście nie jest celem, ale może się zdarzyć, to wtedy ta poduszka jest zmniejszona. Oczywiście, jeśli chodzi o wynagrodzenie projektantów i wykonawców, to jest zupełnie inna historia. Ta poduszka jest jeszcze dodatkową taką motywacją. Jeżeli ten koszt docelowy, jeżeli koszt rzeczywisty jest mniejszy niż koszt docelowy na końcu, to wtedy no oczywiście ta poduszka i tak idzie do podziału, ale z większości inwestycji na świecie zdarzyło się tak, że inwestorzy przeznaczali te nadwyżki, które powstały między kosztem rzeczywistym a kosztem docelowym, przeznaczali na zwiększenie jakości swoich projektów. No i oczywiście ostatni scenariusz, kiedy wszystko jest pochłonięte, cała poduszka jest pochłonięta, reszta są to koszty inwestora, bezpośrednie strat. Dlatego też chodzi o to, żeby to wszystko było tworzone wspólnie, żeby, to jeszcze zresztą powiemy o tym, będzie taki vlog o przykładach, o case studies, gdzie dobre przykłady z całego świata i między innymi był tam taki przykład, gdzie wszystkie ryzyka wziął na siebie zamawiający, ale nie jest to celem Lean i Lean Construction. Ryzyka powinny być dzielone. To jeszcze powiemy o tym przy okazji właśnie tych przykładów. Walidację kosztu docelowego możemy przeprowadzić w ten sposób, że robimy warsztat dwudniowy. Jest to, musi być ustalony zakres prac to jako początek, czyli wizualizacja, początek wizualizacji tego, co jest do zrobienia i w jaki sposób ma powstać zasób, plus w jaki sposób ma przebiegać proces jego powstawania. A więc wszystkie te aspekty są dyskutowane na takim dwudniowym warsztacie. Chodzi o to, żeby wszyscy zrozumieli, co jest do stworzenia. Dlatego, że jednym z głównych powodów, że inwestycje się sypią, jest to, że ludzie nie rozumieją, o co chodzi, że ludzie nie rozumieją, co jest stworzone. Trzecią częścią jest samo dostarczenie tej wartości, czyli organizacja tej wartości, sterowanie nią i ona się składa już z takich wielu metod i nawet narzędzi. A więc zaczyna się od tego, że pracujemy z klientem nad stworzeniem takiej wizji docelowej wartości, czyli conditions of satisfaction, jak to są warunki usatysfakcjonowania naszego klienta. Prowadzenie prac projektowych powinno się opierać na nauce i innowacji, dlatego że chcemy temu inwestorowi podnieść tę wartość, którą sobie zażyczył. Również regularnie szacujemy zarówno ten powstający zasób pod względem kosztów, pod względem trwania tej inwestycji i również pod względem jakości. Jak pamiętamy z tych priorytetowych kroków Shigeo Shingo, po pierwsze chodzi o to, żeby to było prościej, po drugie chodzi o to, żeby jakość była dobra, po trzecie, żeby termin wykonania był jak najbardziej optymalny i koszt jest już wynikiem. Czyli jeżeli te trzy czynniki wprowadzimy, to koszt spada sam. To są doświadczenia z całego świata. Również musimy stworzyć takie sieci zobowiązań, zarówno sieci kooperacji, jak i sieci przyrzeczeń, które dokonują ludzie, którzy wykonują bezpośrednią pracę, czyli to są ci, którzy tworzą wartość. Proces i produkt muszą być projektowane w zestawach, za chwilę o tym powiem, czyli utrzymujemy opcje alternatywne.
I również projekt i detale muszą być projektowane i dostarczane w takiej kolejności, w jakiej będą użyte. Czyli musimy unikać tak zwanej negatywnej iteracji, o których też za chwilę powiem. Praca powinna być w takich małych, docelowych, klastrowych grupach. No maksymalnie 8 osób, czasami no może być 12 osób, ale to już wtedy gorzej jest. I nauka wtedy powstaje wspólnie. I pracujemy w big room, czyli w obeja, czyli w tym pokoju wojennym, w którym dokonują się wszystkie decyzje i planujemy cały proces i wszystkie stworzone diagramy, stworzone harmonogramy, one są na ścianach i dostępne dla wszystkich. Chodzi o to, żeby informacja była dostępna dla wszystkich. Chodzi też o, jest to no, częścią transparencji, która jest wymagana. I przeprowadzamy w miarę regularnie retrospektywy tego, co się stało, a więc jest to ten cykl nasz PDCA i używamy do tego takiego narzędzia, które się nazywa Plus Delta. Czyli zapisujemy po stronie plus, czego się nauczyliśmy, co nam pomogło uczyć się dzisiaj. W delcie to jest to, czego nam zabrakło, czyli piszemy, co powinniśmy zmienić, żeby się lepiej uczyć. No i od razu też możemy wpisać zadania, które mają być na bieżąco wykonane następnego dnia, żeby plus delta było poprawione. A więc tych kroków jest tutaj wiele. Przede wszystkim dostarczanie docelowej wartości wiąże się na samym początku z formowaniem zespołu. A więc jest to zespół, który ma strukturę klastrową, jak pamiętamy, zarówno z grafiki z normy BIM, jak i ze wszystkich opracowań, które dotyczą Last Planner System. Jest stworzona taka tak zwana grupa docelowa, grupa decyzyjna, grupa podstawowa. Po angielsku się nazywa Core Group. Jeżeli się natkniecie na takie opracowania, to właśnie chodzi o taką grupę. To jest przedstawiciel zamawiającego, przedstawiciele wszystkich najważniejszych branż projektowych oraz przedstawiciel firmy wykonawczej. Mogą ewentualnie jeszcze być jacyś przedstawiciele podwykonawców, ale na przykład nie ma tam w tej grupie decyzyjnej, nie ma tak zwanych menadżerów BIM, dlatego że to są wszyscy ci, którzy ryzykują swoim zyskiem, czyli podziałem podziałem tej poduszki. Ryzykują pracą, jeżeli tworzą swoją tę pracę, to ryzykują właśnie utratą tego, co może pójść nie tak. A żaden menedżer BIM nie ma tak zwanej skórki w grze, jeśli chodzi o inwestycję budowlaną. Dalej mamy ustanowienie tego motywatora, czyli jak mówiliśmy 2 do 10%. I to musi być, równocześnie musi być pewna decyzja o stworzeniu big room, czyli tego pomieszczenia, które jest w bezpośredniej bliskości miejsca budowy. To musi być miejsce zamykane, którym na bieżąco jest dokonywane całe projektowanie procesu i całe projektowanie i wykonanie zasobu. Do tego musi zostać użyty Last Planner System. Bez tego cały ten proces nie będzie miał wiele sensu. A więc ze wszystkimi jego typami harmonogramów, czyli mamy plan master, wyodrębnienie z niego kamieni milowych w planie fazowym, następnie plany gotowości, czyli plany przygotowania oraz plany wykonawcze, mierniki później PPC, czyli procentowy miernik tego, ile prac zostało wykonanych w poprzednim tygodniu, no i plus delta i nauka na przyszłość. I jednym z takich głównych zadań jest strukturyzacja pracy. Nie jest to, my znamy coś takiego, co się nazywa tak zwany work breakdown structure, czyli struktura podziału pracy, ale to nie o to chodzi.
To nie chodzi o to, żeby podzielić te prace, tak jak kiełbasę dzielimy na plasterki, tylko to jest strukturyzacja pracy wynikająca z całego systemu. Nie może być tak, że odwytniemy jakiś kawałek, który ma zostać opracowany i nie ma żadnego powiązania z innymi. To jest, tak jak pamiętamy u Sengiego, jest to system i wszystkie jego powiązania muszą zostać uwzględnione. Projektowanie w zestawach, czyli set-based design, o tym za chwilę. Modelowanie kosztów, czyli pewne decyzje, które muszą zostać podjęte. Jest też takie narzędzie, które się nazywa eGEDIT, czyli identyfikacja, gromadzenie danych, ewaluacja, decyzja, implementacja i testowanie. Przypomina to trochę PDCA, jeśli chodzi o koszt. Ciągły monitoring kosztów względem kosztu docelowego, czyli no minimum raz na 2 tygodnie, a jeszcze lepiej raz na tydzień. I przy okazji możemy tutaj przesuwać pewne nakłady na, załóżmy, że w którymś tam miejscu koszt ten jest wyższy, to w innym miejscu musimy go zmniejszyć. Cały czas cykle PDCA, ciągłego doskonalenia. Decyzje, które zapadają, muszą być jednomyślne, czyli jeśli chodzi o spotkania koordynacyjne i grupę podstawową, to muszą tam być wszyscy ci, nie musi być cały zespół, ale muszą być wszyscy ci, którzy są niezbędni do podjęcia konkretnych decyzji. Czyli wysyłamy takie docelowe zaproszenia i te osoby muszą się tam pojawić. Nie ma czegoś takiego, że ktoś się nie pojawi, bo coś mu tam wypadło. To wtedy to spotkanie musi zostać powtórzone w najbliższym możliwym terminie. I teraz taka ważna rzecz, że te prace, które trwają przy tak zwanym target value delivery, czyli dostarczeniu docelowej wartości, one obejmują wszystkich projektantów i cały zespół wykonawczy, czyli oni tam siedzą i no, kilka dni w tygodniu tworzą tę wartość. Nie jest to na zasadzie nadzorów autorskich i musi to i powinno to być osobno wynagrodzone. Dlatego, że ludzie ci tworzą, oszczędzają żywe pieniądze zamawiającemu na okres, cały okres eksploatacji jego przyszłego obiektu. Takie dwie różnice między procesem tradycyjnym a procesem zintegrowanym, tym z dostarczeniem docelowej wartości, a więc koszt, jaki jest wynikiem projektów tradycyjnie, w procesie zintegrowanym koszt jest punktem wyjścia do projektu. Musimy często i od samego początku współdzielić informacje, musi być kompletna transparencja tego, co robimy. Szybkie szacowanie od samego początku, potem utrzymywanie wielu rozwiązań i zapewnienie kosztowej informacji zwrotnej, czyli też musi być feedback wszystkich uczestników już do samego modelu, do samego początku, od samego początku, a nie później do fazy, gdzie mamy już same rysunki, które są wynikiem pracy projektowej. No i graficzne przedstawienie wszystkich wyników to jest najistotniejsza sprawa. To przypomina trochę PDCA, czyli mamy tutaj utwórz, zanalizuj, połącz i zdecyduj, a więc mamy wizję pewne badania, prototyp, udoskonalenie, rekombinacja, czyli takie iteracyjne w pętlach tworzenie i poprawianie tego zasobu, który ma zostać przekazany zamawiającemu. Jeśli chodzi o sam proces projektowy, to tradycyjny proces jest projektem punktowym. Czyli robimy jakiś projekt, w którymś tam momencie się okazuje, że no coś jest nie tak, musimy wrócić, czyli to jest takie liniowe, taka na bazie takich negatywnych iteracji, dlatego że musimy wrócić tam do któregoś początku, do któregoś miejsca, z którego wyszliśmy, a który już praktycznie był zaakceptowany, musimy go na nowo rozgrzebać. Czyli to jest no, takie działanie, które no, tym bardziej, jeżeli nasycimy ten nasz projekt zbyt wcześnie informacją,
to jest po prostu stracona praca. Natomiast najważniejszy dla projektowania zintegrowanego jest projektowanie w zestawach, czyli set-based design. Utrzymujemy jak najdłużej maksymalną liczbę możliwych rozwiązań i decyzję o wybraniu podejmujemy w ostatnim momencie, tak zwany last responsible moment, czyli ostatni dopuszczalny moment, w którym, no, jak przekroczymy, no to wtedy to rozwiązanie staje się nieaktualne. Czyli to jest też kwestia takiej pewnej otwartości i dyskusji na temat rozwiązań. Tu widzimy, w którymś tam momencie dołożyliśmy jeszcze jakieś rozwiązania, które mogły być pewną opcją i cały czas analizowaliśmy, aż doszliśmy do rozwiązania, które było najbardziej optymalne. Używamy do tego takiej metody, która się nazywa Choosing by Advantages, to wymyślił Jim Sir. I to polega na tym, że jest to pętla, gdzie wybieramy wskaźniki, potem kryteria dla tych wskaźników, atrybuty i według ważności tych atrybutów i wskaźników potem ewaluujemy. Do tego możemy mieć takie tabele, na przykład wygląda to w ten sposób, a więc mamy tutaj trzy opcje projektowe. Opcja 1, opcja 2, opcja 3 i mamy jakiś wskaźnik. Załóżmy, mamy wskaźnik, który dotyczy materiału. I teraz jaki jest atrybut? To jest to, że on ma być zdolny do recyklingu. I teraz minimalny, dopuszczalny to jest nieznaczny recykling, natomiast najlepsza opcja to jest totalny recykling, czyli recykling jest pewnym takim punktem zaczepienia, taką kotwicą. I teraz mamy trzy opcje. Załóżmy, jedna opcja ma częściowy recykling, druga nie ma w ogóle recyklingu i trzecia ma wysoki recykling. I wtedy na bazie, powiedzmy, tego zaczepienia, czyli 50 na przykład, ustalamy, że 40 dostaje opcja, która ma wysoki recykling, ta opcja, która ma częściowy, dostaje 20, a ta, która w ogóle nie ma recyklingu, po prostu nie dostaje punktów. I potem te punkty sumujemy i wybieramy oczywiście inne wskaźniki, które i suma tych punktów tworzy nam pewien trend. To jeszcze nie jest wybrane rozwiązanie, ale to jest pewien trend, który może być uwzględniony jako jedna z opcji dla set-based design, czyli dla tego zestawu projektowania w zestawach. Zwykłe, tradycyjne szacowanie polega na tym, że mamy szacowanie do przodu, do ceny, czyli najpierw tworzymy projekt po jakichś analizach, a dopiero potem szukamy jego ceny, jego kosztów. Polega to na tym tak, że każda z dostarczonych faz projektu, czyli powiedzmy projekt schematyczny, projekt budowlany, czy tam projekt wykonawczy, ona skutkuje tym, że koszt zawsze rośnie. Bo zawsze coś jest nie tak, czegoś żeśmy nie przewidzieli i dochodzą jakieś tam rozwiązania. I staramy się później te koszty obniżyć przy pomocy tak zwanego, to się szumnie nazywa value engineering, ale to jest błędna nazwa. To jest price engineering, dlatego że ono nie wnosi żadnej wartości. On celem tego procesu jest zmniejszenie ceny. I jest to rzeczywiście kosztem wartości, czyli moja proponowana nazwa to jest price engineering, a nie value engineering. W tradycyjnym procesie większość głównych aktorów, czyli mamy wykonawcy, podwykonawców, pojawiają się dopiero pod sam koniec tego procesu decyzyjnego. A przypominam, że w pierwszych 5% czasu pracy nad inwestycją zapada do 70% decyzji, które dotyczą całego kosztu tej inwestycji. Jeśli chodzi o proces zintegrowany, proces Lean i value delivery, to wychodzimy od badań i wychodzimy od ceny i dopiero później na bazie tej ceny tworzymy projekt. W porównaniu z tradycyjnym szacowaniem kosztów dla faz projektu, my mamy ten model projektu jest non-stop taki sam. Czyli nie ma czegoś takiego, że jest faza taka, faza taka. To są, możemy oczywiście zrobić pewne zrzuty dokumentacji,
ale ten projekt jest model, ten model jest opracowywany od samego początku jako model i on nie skaczemy z jednego modelu do drugiego, ten model jest od samego początku nasycany informacją. I wtedy możemy, jeżeli mamy założony koszt docelowy, możemy przy pomocy analiz tego projektu od samego początku starać się zmniejszyć ten koszt docelowy przy pomocy właśnie zaznaczonego tutaj takiego zygzaku fioletowego, czyli Target Value Delivery, czyli tego procesu, o którym mówimy tutaj cały czas. A jest on możliwy dlatego, że praktycznie wszyscy aktorzy, łącznie nawet z przyszłymi użytkownikami, są zintegrowani na samym początku procesu. I na końcu mamy jeszcze tak zwany value post-construction, czyli wartość eksploatacyjna, bo to też jest część target value delivery, czyli sprawdzamy wtedy, czy ROI, czyli return on investment jest zapewnione, czy warunki satysfakcji są spełnione, jakie są wyniki projektowe. Uczymy się, znowu mamy refleksję i dalej kontynuujemy lean w fazie operacyjnej. Czyli na przykład, jeżeli mamy takim przykładem lean, jeśli chodzi o fazę operacyjną, jest na przykład usunięcie zegarów pomiaru czasu pracy, żeby wprowadzić pewne działania zmierzające do stworzenia pewnego zaufania w zespole produkcyjnym. Tutaj taki przykład, to jest Target Value Design. To było jeszcze dla fazy samej projektowej, dla jednego ze szpitali, który był tworzony przez taką organizację Sutter Health w Kalifornii. Mamy koszt, dopuszczalny koszt budowy, czyli taki, którego inwestor nie był w stanie przekroczyć ze względu na swoje możliwości. Koszt docelowy był ustalony i podczas samego projektu ten rozważano różne opcje, również zakładając, że zejdziemy poniżej kosztu docelowego, również były projektowane, na samym dole widzimy takim kropkowanym i fioletowym, był projektowany dodatkowy zakres i również była kalkulowana, tutaj na pomarańczowo mamy, kalkulowane były koszty tego dodatkowego zakresu, także już w czasie projektu przez, no widzimy, prawie 2,5 roku było projektowanie kosztów tej inwestycji i w rezultacie było to chodziło o szpital Cathedral Hill. Łącznie to na początku to miało kosztować 911 milionów dolarów i w czasie procesu projektowego obniżono już ten koszt do 13% poniżej ceny rynkowej. Natomiast później się działy już inne rzeczy, dlatego że ten zakres został rozszerzony, także to nie miało już wpływu, proces dostarczenia tego zasobu był, czyli proces budowy był jeszcze rozszerzony, także na to powinien być jeszcze osobny taki diagram, ale widzimy, że od samego początku działania szły w kierunku ochrony interesu finansowego zamawiającego. I 6 lat temu na konferencji Creative Construction w Krakowie były przedstawione takie możliwości. Ja później nie znalazłem żadnego odzewu w opracowaniach w internecie, tego nigdzie nie ma, także przeszło znowu bez echa, tak jak szkolenie, które dotyczyło metody Vanguard. Także, zresztą też Kraków, także to nie odniosło jakiegoś wielkiego sukcesu. Jeśli chodzi o następny vlog, to zajmiemy się taką teorią zarządzania procesami inwestycyjnymi, która jest w stanie scalić, zintegrować wszystkie te, które do tej pory mieliśmy.
Teoria się nazywa Transformation Flow Value. Stworzył to Fin, który się nazywa Koskela, Lauri Koskela. On zresztą pracuje w Wielkiej Brytanii. I jest to takie optimum, które pomoże nam zintegrować wszystko to, co wiemy i również rozszerzyć to o takie elementy, które pozwolą nam wprowadzić Lean Construction i wprowadzić nam również kontrolę zarówno kosztu, jak i jakości oraz czasu dostarczenia tego zasobu. Czyli z tych trzech części, koszt, jakość i termin dostarczenia, możemy je wszystkie zapewnić. Jest takie powiedzenie, że tylko dwa z trzech możemy zapewnić, nie. Jeśli chodzi o Lean, możemy zrealizować wszystkie trzy. Tylko musimy chcieć i musimy się do tego przyłożyć. Także to jest na przyszły vlog. Na dzisiaj zostańcie zdrowi i do następnego razu.